Słuchajcie, w tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy warto zagrać w Glorie Victis w 2023 roku, czyli w roku, w którym to miała miejsce premiera tej gry. Cóż, myślę, że tak, ale co takiego ciekawego ma nam do zaoferowania? Przede wszystkim, na początku warto zaznaczyć, że tutaj nie ma czegoś takiego jak klasy postaci. Możesz być kim chcesz, rozwijać się na drzewkach umiejętności, czy też dostosowywać swoją broni uzbrojenie. W grze panuje taki średniowieczny klimat z małymi elementami fantazy, a sam świat podzielony jest na nacje, które toczą ze sobą wojny. Wszystko to wzorowane jest na dawnych potęgach Europy i Bliskiego Wschodu, więc można poczuć taki właśnie vibe. Do wyboru mamy Ismirów, odpowiednich Wikingów, Midlandczyków, czyli rycerzy z krwi i kości, niczym jakaś polska husaria, oraz Sangmarczyków, od których pije no, taki rzymski vibe. Grze czeka na Was sporo aktywności, zarówno dla fanów PWE, jak i PvP. Na osi czasu filmu możecie bezpośrednio przejść do sekcji, która najbardziej Was interesuje albo oglądać wszystko. Zaczynając od kwestii PvP. Gra ma bardzo fajnie rozbudowany system walki. Możemy wykonywać tu różnego rodzaju ataki i obronę. Na zasadzie atak z nadgłowy, dźgnięcie z lewej, prawej strony i tym podobne. Walka moim zdaniem podobna jest do gry Mountain Blade. Jeśli kojarzycie, to możecie mniej więcej wiedzieć, czego można się spodziewać. Nie ma tutaj automatycznego namierzania przeciwnika. Liczą się tutaj Twoje ruchy, Twoje umiejętności oraz w sumie taktyka, ponieważ walczyć można na setki sposobów i to dosłownie. Możecie ubrać jakąś ciężką zbroję i zostać jakim prawdziwym Możecie wziąć sobie jakąś lekką zbroję i po prostu walczyć na dystans z łuku, a nawet podczas zwykłej walki, jeżeli przeciwnik ucieka, to możecie wyjąć sobie taką małą włócznię i ją po prostu rzucić w przeciwnika. Więc sposobów na walkę jest naprawdę dużo. Dla nawet takich odważnych jest możliwa walka na koniu, chociaż to jest dosyć ciężkie. No i oczywiście w grze dostępne są gildie. W których to możecie znaleźć sobie graczy do wspólnej gry. Jeśli zaczynacie sami, to taka gildia może pomóc wam po prostu rozpocząć waszą przygodę. Oczywiście jest to polska gra, więc polskich gildii jest sporo, na pewno każdy z was coś znajdzie. Do tego w grze codziennie możecie brać udział w wydarzeniach i turniejach rycerskich, gdzie wspólnie z innymi graczami możecie walczyć w drużynowych pojedynkach podzielonych na nacje, czy też przejmować flagi, eksplorować katakumby, czy brać udział w oblężeniach na miasta, co często wiąże się z podbojem zamku. Kraftowaniem katapult, niszczeniem bram siekierami, czy też taranami, ogólnie bardzo dużo średniowiecznych rozwiązań, tak samo istnieje możliwość obrony takiego zamku i wznoszenia wtedy fortyfikacji, aby zyskać przewagę nad wrogiem. Ważna jest tutaj strategia obrony i do podboju takiego zamku warto działać w zespole. Ja osobiście gram na serwerze. Tym głównym, więc jak ktoś chciałby pograć, może pisać nikt w komentarzu. Oczywiście, jeżeli jakiegoś wydarzenia nie ma na serwerze, a ktoś chciałby sobie powalczyć, to dostępne są areny. Na arenach można walczyć solo, czyli 1v1. Ale nie tylko, bo są też takie bardziej rozbudowane areny, gdzie po prostu walczy więcej przeciwników. Za same walki na arenie dostajecie oczywiście dużo expa, co pozwala wam rozwijać waszą postać. Do tego walcząc, wasze uzbrojenie również się ulepsza, wszystko co macie na sobie podczas walki po prostu z czasem ewoluuje. No i generalnie też są rankingi i zdobywacie punkty w rankingach, jeżeli na tych arenach walczycie. A do tego w centrum kontynentu znajduje się coś takiego jak strefa grabieży, czyli obszar dosyć popularny w MMORPGach, do którego teoretycznie warto wejść, ale należy bardzo uważać, ponieważ wraz z wzrostem nagród rośnie też ryzyko. Na tym właśnie obszarze możecie natrafić na wrogo nastawionych graczy, którzy będą chcieli Was okraść. Dlatego jeśli już tam się udacie, uważajcie, no bo możecie zostać okradzeni z Waszych najlepszych itemów, o ile takie będziecie posiadali. A dla graczy PWE, gra ma do zaoferowania m.in. polowania na dzikie zwierzęta, i pojawiają się tutaj nawiązania do innych gier. Na przykład możemy natrafić na znane nam z Gotika ścierwojady. Warto tutaj zaznaczyć, że Gloria Victis jest polską produkcją, więc jak dobrze poszukacie, to natraficie też nawiązania do takiego na przykład Wiedźmina. Poza polowaniami, gracz może walczyć z bandytami, czy też tropić niebezpieczne sekty działające w tym obszarze. Wszystko zachowane jest w średniowiecznym klimacie, ale trafiają się też fantastyczne potwory, takie jak wilkołaki, gigantyczne pająki, czy różne dziwne stwory. Jednak natrafić na nich możemy w mrocznych stronach tego świata, w stylu Katakumb, czy jakiś ruin. W ramach takiej fantastyki możemy odkrywać zapomniane skarby, pradawne tajemnice, oraz dla zainteresowanych jest też fabuła w formie takich różnych zapisków i kart do odnalezienia. W świecie tym, po zabiciu przykładowo takiego wilka, no nie dostaniecie broni, nie działa to tak. Kwestia ta jest bardziej realna. Otóż sami powinniście zebrać potrzebne surowce i zająć się wytwarzaniem broni, pancerza, jedzenia, maszyn oblężniczych i tym podobne. Oczywiście dla leniwych jest opcja wydania zarobionych pieniędzy na rynku i po prostu kupienia sobie wyposażenia. Pieniądze dostajecie wszędzie. Jeżeli walczycie z potworami, pieniądze dropią. Jeżeli wykonujecie misje, pieniądze dropią. Więc grając sobie tak po prostu, każualowo, aktywnie, zwiedzając różne lokacje, ten hajs sam będzie Wam wpadał i będziecie mogli ulepszać swoje wydarzenia. W kwestiach PWE gracz może podejmować różnego rodzaju farming. Możemy zostać rolnikiem i uprawiać rośliny, możemy zostać takim ala zielarzem i po prostu zbierać różne zioła, grzybki i tym podobne. Jako drwal możemy zająć się ścinaniem drzew, a następnie jego obróbką. Droga górnika również jest możliwa i często będzie wiązała się z odwiedzaniem takich starych kopalń pełnych bandytów, więc jest dosyć niebezpieczna. Jako myśliwy możemy obrabiać skóry z zwierząt, które upolujemy, i tak dalej, i tak dalej. Aktywności tych naprawdę jest sporo. Możecie nawet być kowalem, jakimś kucharzem. Możliwości tutaj jest naprawdę dużo. Wszystkie te aktywności warto wykonywać z uwagi na surowce, które otrzymujemy, ponieważ żadne uzbrojenie nie jest tak wyjątkowe jak własne, które wytworzymy. Jednak to będzie wymagało od nas czasu, więc na początku warto zainwestować pieniądze na jakieś podstawowe uzbrojenie, żeby je zakupić, a kolejne po prostu stworzyć samemu. Dosyć ciekawą kwestią jest też tutaj system łowienia ryb. Tak, możemy pobawić się w takiego fishing mastera. Oczywiście, aby zacząć przygodę z łowieniem, potrzebna jest wam wędka oraz przynęta i pamiętajcie, że przynętę musicie mieć przy sobie, no bo bez przynęty nie będziecie mogli łowić. Jeśli już to wszystko macie, no to możecie zacząć szukać na wodzie miejsc, w których jest większa aktywność ryb, aby mieć szansę na lepszy połów. Generalnie są takiego rodzaju łowiska, gdzie po prostu występują lepszego rodzaju rybki, więc jest to spoko sprawa. Sam system łowienia ryb wygląda następująco. Macie tutaj taką minigierkę, która również jest dosyć ciekawa. No i jest to spoko kwestia, jakby ktoś chciał się pobawić w samo łowienie ryb, to też warto z tego powodu po prostu kupić sobie tą gierkę, bo według mnie jeden z ciekawszych symulatorów, jeżeli chodzi o o takie rybki i dosyć prosty. A wszystko to co usłyszeliście do tej pory to tylko mała część tego co można znaleźć w Glory Victis. Gra jest na bieżąco aktualizowana, co tydzień wychodzą jakieś update'y i pojawiają się nowe rzeczy, dlatego uważam, że warto zagrać i sprawdzić co takiego jeszcze ma do zaoferowania ta gra a linka do niej znajdziecie w opisie tego filmu jak i w przypiętym komentarzu. Serdecznie zapraszam do wspólnej gry.